Bo chciałem zadać pytanie albo zapowiedzieć. Muszę z Romanem porozmawiać na ten temat, ale mam pomysł, żeby nadać transmisję na żywo z miejsca, w którym teraz jestem, czyli Villa Romana Vega Point. I może nagram tę transmisję gwoli zapowiedzi. Może są tutaj widzowie czy słuchacze z kanału głównego, czyli z kanału bez hałasowania, bo możliwe, że nadam też transmisję na główny kanał, a nie na archiwalny. Także, aha, jeszcze muszę tu ustawić. W każdym razie nagrywam, mówię teraz, bo pomyślałem, że dobrze będzie nagrać transmisję na żywo z genialnego, pięknego, cudownego miejsca, Villa Romana Vega Point, u Romana Pustelnika. Ktoś coś napisał. Tylko zauważyłem, że u Romana w domu słaba jest jakość połączenia. Nie wiem dlaczego właściwie. Dopiero tutaj, jak wyszedłem, jest lepsze łącze. To jest ciekawe. Może po obiedzie ognisko zrobimy. To jest też pomysł, żebyśmy nagrali transmisję live z ogniska, prawda? Może byłyby jakieś pytania do Romana. Jest tak wiele tematów. Roman jest tak ciekawą osobą. To jest tak cudowne miejsce. Właśnie wróciliśmy ze spaceru. Tutaj są cudowne naprawdę okolice. Ja pamiętam, bo to jest obok miejscowości mojej rodzimej, jak to się mówi, gdzie się wychowałem. I tak mi są bliskie sercu te tereny. A teraz paradoksalnie przeniosłem się pod Puszczę Notecką i jednak te tereny tutaj, nie wiem czy ze względu właśnie na to, że się tu wychowałem, ale ta przyroda tu jest tak bujna, tak różnorodna, tak bogata. Jest cudowne. Znów coś nacisnąłem. Ktoś coś napisał. Piękny dom. Tak, dom jest cudowny. Piękny, kopułowy. Nie kopułowy, okrągły dom. Chętnie nagrałbym z wnętrza, ale mówię, że tam jest coś, jakość połączenia słaba. Nie wiem dlaczego. Może to dla zdrowia i życia w tym domu jest korzystne. Słabe łącze internetowe, ponieważ jak wiadomo nie jest się bombardowanym tymi falami. A nie, ja dzisiaj w ogóle wyglądam dosyć hipisowsko, ponieważ mam, zaraz wam pokażę. Mam dzwony. O, bateria mi siada. A ten wąs to jest wynik wypadku pewnego. Musiałem brodę zgolić. Także odrośnie. Ale bateria mi siada, także transmisja jest przerwana. Napiszcie proszę w komentarzach, co uważacie na pomysł transmisji na żywo z Romanem. I czy tutaj na tym kanale, czy na kanale archiwalnym. Cześć, pozdrawiam was serdecznie, na razie. O, co tu jest? Aha, to są te odrosty, pędy sosny. Syropek się robi na słońce, później to trzeba oddać. Nieźle. Jestem ciekaw jakości tej transmisji, bo później jak odtwarzam te transmisje na żywo, to one strasznie słabej jakości są.
że wręcz nic nie widać. A tutaj, kiedy nagrywam, to wygląda bardzo ładnie. I to mnie dziwi. O, Roman już sporo ognisko rozpalił, widzę. Sporo ognisko tam powstaje. To jest cudowne. Ten kryształ na suficie, no to jest po prostu mistrzostwo. Ale też mi się podobają te kwiatki, mi szkoda tego kwiatka. Gdzie ktoś gdzieś kosił, to mówiłam, żeby zostawiał tak. W błocie. Bo to tak ładnie. To jest tego dużo, to jest taki chwast, wiesz. Bardzo ale dużo. Ale ładne, jak to nie tępię tego, tylko nie rośnie. No tu mi wyrósł, zobacz, tu na środku. Piłeś ten napój? Tak, piłem. Pyszny jest. Taki orzeźwiający. Ja też się napiję. Tak, no, na włoć. To samo sieja. Jak go tam zostawiłem, niech sobie robi. A co zauważyłem? Tam, gdzie rok temu pełno na włoci było, pełno dziewanny w tym roku. Bardzo dużo dziewanny. No. A ty, Doloresa, sobie tu na stole znalazł. Wiesz, co to jest? Tynk. Berliński mur. Kawałek muru berlińskiego. To jest berliński mur. To jest historyczny kawałek naszej rzeczywistości. Artefakt, można powiedzieć. Artefakt, no. No super. Dwie cytrynki jeszcze dałaś. O, ktoś, tak pamiętam pana Romana w internecie, natknąłem się dawno temu. Wydał mi się od razu bardzo intrygującą osobą, trochę szalony naukowiec w dobrym tego słowa znaczeniu. No tak, taki jest Roman. Ale nie jest to nie. Na żywo u latającego pustelnika nadajemy. Czy nas słychać, widać? Proszę napisać. Napiszcie proszę, czy widać, czy słychać, bo nigdy nie nadawałem, a tym bardziej pod wieczór, więc to pewnie będzie inaczej gorsza jakość. Także napiszcie proszę, czy nas widać, czy nas słychać. Widać, słychać. Dziękuję bardzo. Lukacjuszu, Zokuslawianinie, cześć całości, Myszka, Destri. Dziękuję, fajnie, że jesteście. Paulina, dobry wieczór, widać, słychać. Dziękuję za informację. Ale jasno tam, u nas na Śląsku cima. To dobrze, że jasno, bo myślałem, że będzie ciemniej. W ekranie dobrze. 15 widzów póki co. Pierwszy stream na kanale bez chaosowania. Tak, na żywo. No stream, czyli na żywo nadawanie. Już od razu z kimś gadałeś? Tak, tu piszą, że widać, że na Śląsku ciemniej jest. No, wszystko ok. W otwartej przestrzeni to jest na pewno jaśniej. No tak. Ze Śląska? Tak, bo to z całej Polski. Z Dolnego czy z Górnego? U mnie, no z Zokuslawianinie napisz, czy z Górnego czy z Dolnego Śląska. Jak to? Papier może ci jakiś. Bo to są, wiesz, gigantyczne różnice. Lukacjusz pyta, czy to ten sam pustelnik, co był na Porozmawiajmy TV. Tak. No. Latający pustelnik. Roman. Hare Krishna. Dolny Śląsk. Dolny, Niederschlesien. Czyli tu z okolicy. No, można tak powiedzieć.
Słuchaj, a teraz Sobótka leci tam? No właśnie nie wiem, Harmonia jak tam... Harmonia Kosmosu. Harmonia Kosmosu. Napiszcie proszę, jak jest, czy wiecie, czy się odbywa teraz Harmonia Kosmosu. Żuki latają. Te majowe, to jest dziwne. Kto się szczepi, ten umiera. Żyj, żyj, żyj. Słabi muszą... Witaj, witam, witamy. Taki nick. No ale już nick wszystko mówi. W Lubelskiem już ciemno też. To na wschodzie, tak. No. Ma być, Mateusz napisał, że ma być dopiero Harmonia Kosmosu. Aha. To nie w ten weekend, w następny chyba. No nie, może jeżeli wiecie, to sprecyzujcie, kiedy to. Bo może się... Roman Uda. Hippies, witajcie siostry i bracia. Witamy hippisie. Hippisy, łączmy się. Hippisy? Tak. To moje klimaty. Tak jest. Ja jestem, wiesz, jestem, ja całe życie czuję się hippisowatym, nie? Może nie taki 100%, ale taki, wiesz, więcej niż mniej. Ale mam z Olsztynem ciekawą historię. Wziąłem auto Stopowicza. Nie ksiądz to był, ale po cywilnemu. I zaprosił mnie tam do siebie, wiesz, do swojej tej siedziby. I mi podarował książkę. Puścił mi na wideo VHS, też wtedy takie kasety były VHS. Film. Bo ja mu o Krysznowcach zacząłem gadać. Aha. O, to dla niego, wiesz, Krysznowca. Ciemna strona jego świata. No. 35 widzów obserwuje. Ale nie był wegetarianin. Aha. Ja mówię, panie, mówię, kto ma usta splamione krwią, nie ma prawa głosić Słowa Bożego. O, piękne i będzie słowa. Pan tu opowiadał. Ale podobno w Biblii tego nie ma. I czy spotkasz prostego człowieka, czy jakiegoś wykształconego, czy jakiegoś uduchowionego, jak wchodzi temat wegetarianizmu, to się zaczyna dziwna sytuacja. Hmm. Ludzie, wiesz, poważni zaczynają głupa palić. Nie? O, hippis na przykład przywołuje cytat. Co czynicie najmniejszemu z braci moich i mnie czynicie? No, no. To jest też to. No, no. To znaczy, że ta Biblia jest manipulowana. Tylko która? Jak ja mam chyba 4 czy 5 Biblii w 3 językach, no nie przeczytałem żadnej, ale czyli ta Biblia Biblii nierówna. Tak, są na przykład poszczególne cytaty z różnych języków, różnych tłumaczeń, no. I tam sens się zatraca, a wręcz co? Odwraca. Ale tutaj... Teraz, kurde, dlaczego tak jest, nie? Biblia niby jedna książka, z jednego ducha. No pisało ją tam, wiesz... kilkudziesięciu ludzi, bo to Biblię pisali przez kilkaset lat, czy kilka tysięcy lat ją pisali, nie? To nie, że usiadł jeden nawalony prorok i Biblię napisał. To proces, który, wiesz, długo trwał. I ja w to wierzę, osobiście wierzę, że tam, wiesz, najarał się, nachlał się i mówił, to słowo mi tu nie pasuje, wykreślił. A że nie wszyscy umieli czytać, pisać, ten oberprzeor nie skontrolował, bo też się nachlał i poszło w świat. I teraz, wiesz, jedna Biblia jest taka, druga taka, trzecia tak, potomka. Ale tutaj na przykład Zwiadowca ciekawie pisze, Zwiadowca 8.8, że Ewangelia Eseńska, czyli Eseńczycy, czyli ci no, tacy z Gnozy, prawda? Chodzi, i ta Ewangelia mówi, że Jezus uczył zdrowego odżywiania, na przykład poprzez lewatywę uzdrawiania. O. No popatrz, nawet tak. No. Słuchaj, no, ja się dowiedziałem, i to już kupę lat temu, że Jezus pochodził z rodu Eseńczyków i tak. To była jakaś silnie wegetariańska tam gdzieś w Nazaret, że to tacy hipisi może byli nazareccy, wiesz, i że oni byli tak totalnie wegetariańscy. Tak, tak. No, że Jezus jest wege, to już w 3 książkach wyczytałem. Ale o tym się nie mówi. A to jest, myślę, podstawa człowieczeństwa. Bo jeżeli Kryszna był wege, Budda był wege, Sokrates był wege, Jezus był wege i co dzisiaj mądrzejsi, wiesz, Tolstoj wege, później ten Einstein wege, dużo ludzi mądrych,
Bardzo mądry. John Ford był wege na przykład. Tak. Tesla. No, no. Co mądrzejszy to wege. Ale dlaczego to w szkołach nie mówią o tym? Henry Ford oczywiście. Dlaczego to w szkołach? Edison był wege, nie? Tak, tak. Edison i Tesla, nie? Sami mądrzy ludzie wege. A poczekaj, jaka tajemnica. Tak. I właśnie tutaj, tu na przykład część całości pisze, że Biblia to jest ułomny przekaz wiedzy wedyjskiej. To jest manipulacja. Tak, tak. Tak, wedyjskie. W niektórych tekstach, nie wiem czy ten, znasz ten taki Zeitgeist, taki jest. Była seria, taka, była taka seria. Przebudzenie. Mówią, że Biblia to plagiat, że to ściągnięte z Bhagavad Gity, przepisane, tak. Tylko nazwy pozmieniali, ale... To jest dla, ze względów politycznych. Nie? Kurde. Dzięki internetowi to coraz więcej ludzi o tym wie, nie? Ogląda nas dużo ludzi. Marcin Świerczyński, sława, sława Marcinie. Tak, teraz koło 50. Ile? 50, podnosi się muszę cały czas. Muszę wam powiedzieć, że pierwszy raz jestem w takiej sytuacji. Ja również, ja pierwszy raz nadaję na żywo. Marcin, witamy Marcinie. Raz się żartce robiliśmy. Tak, ale ja w ramach testu coś tam próbowaliśmy, ale to na innym kanale. I widać wszystko? Czy mogę wam przerwać na chwilę, bo Ula Laszka w komentarzu napisała, że wczoraj paliła swój ogień w intencjach wolność, szczęście i zdrowie. Więc może pomyślmy, w jakiej intencji palimy ten ogień nasz. To jest bardzo fajny pomysł. Poważny numer. Tak. Bardzo poważny numer. No intencja, no super. Właśnie, no to chodzi o to, z jaką intencją ale to wszystko robić, wiesz? Musimy wymyśleć coś. Wymagają od nas wymyśleć. Bo jeśli robisz z taką intencją, że tworzysz dobrą energię poprzez twoje działanie, to no, tak. Patrz, jeśli jaką robisz energię na przykład, tak. Jeśli się działa w jakikolwiek sposób tylko po to, żeby pokazać albo coś udowodnić, to jest do dupy. No sztuka dla sztuki. Wiesz, sztuka dla sztuki. Ale grzeje, nie? Mhm. Trzeba trochę przystopować. To mówisz, że normalnie widać. Tak, bardzo fajnie. Tam z drugiej strony. Bardzo fajnie widać. Co ty? Wstań, Ula, to zobaczysz, jak tam widać. Fajnie wstań, ale. Może tam, jak chcesz. No. Super widać, o. No, rzeczywiście. No ale jak duch trochę. No teraz, bo tu jak no. Się skadruje. I tu komentarze. Wolność dla lechitów. Puściłam też z wodami Renu intencję pozbycia się gadów z naszej planety, o! Z Renu? To z okolic Renu? Roman pyta. Ja mieszkałem nad Renem. No. 35 lat. Zwiadowca poleca przeczytać Anastazję Władimira Maigret. Oczywiście. Znamy. Znamy na pamięć. Hanon Poznań. Ale zwiadowca super. Poznań pozdrawia, Gdańsk pozdrawia. Oj, cała Polska. Już 60 ludzi kochanych nas tu. No jest tu z nami, prawda? Nie nas, tak, tylko no, jest z nami. Tak jakby rzeczywiście byli tutaj. Tak, jakby tu byli. Ale ostry numer to jest. Wspaniale. Mierze nastąpiło przegrzanie i wyłączyła się aplikacja. Było 60 osób, także kontynuujemy nasze ognisko. W intencji jeszcze nie wiemy. Może jakieś tam jest. Pomyśleć. Pomyśleć, bo to jest pierwsze ognisko. No nie, już w tym roku parę paliłem ognisk, także to nie jest pierwsze. Ale to teraz ta noc sobótkowa się zbliża, czy była? Była, 23 chyba, tak. Nie? Przesilenie to jest. Miłość jest zawsze najlepszą intencją. Miłość, no. Przypomniał mi się wierszyk, ale ostry wierszyk. Ty wiesz, że ten wierszyk mnie na nogi kiedyś postawił? Wierszyk komunistyczny, którego musieliśmy się uczyć. Ale kto ten wierszyk napisał? Był taki wierszokleta komunistyczny, Czarny słynny. Czy? Nie, to Kukułka była. Ale wiesz, nie, teraz. Nie słyszałem. Jak on się nazywał? To w szkole musieliśmy się uczyć jego wierszy, wiesz? Taki komunistyczny, wiesz? A to powiem ci ten wierszyk, bo to bardzo mądry, to taki ezoteryczny wierszyk, bym powiedział. Drogi zburzone, miasta w ruinie, historia gnie nas i łamie,
lecz nie zginęli, nie zginiemy, nigdy nie zginęliśmy, my się dźwigniemy sami. No i tam dalej, dalej nie pamiętam. Kto to? Na pewno będą wiedzieli. Tak, ja gdzieś tam z tyłu głowy mam tych... To jest tych, taki komunistyczny tak, wieszokleta, co wszyscy musieli... Peany na cześć Stalina pewnie, ja mam gdzieś z tyłu głowy. Byli zawodowcami, to byli, wiesz, takie Goebbelsy tamtych czasów. Na by coś mi się kojarzy nazwisko. Broniewski, tak jest. Broniewski, tak, dokładnie tak. Ale wierszyk jest ostry, wiesz? Bo zobacz, jaki aktualny. Jesteśmy w stanie wojny. Nie ma się co kurde tutaj czarować. My nie jesteśmy w stanie wojny. Ja się czuję w stanie wojny. Tylko, że wojna nie jest wszędzie. Ale wojna jest tylko w tobie. Nie ma nigdzie żadnej wojny. Wojny możesz mieć tylko w sobie. Nigdzie więcej. No ale ja mam. Ja się czuję, że jesteśmy pod okupacją. Absolutnie się czuję. Okupowany się czuję. Ostatnio musiałem nawet okup zapłacić. Okupant mi przywalił 10 zielonych papierków, musiałem wysłuchać. Piękne polskie słowo. Na przestrzenie chrząszcz brzmi ślicznie, powiedziałeś. Araba do tego trzeba, niech mówi. Motolotnia na chodzie? Pyta Lukacjusz. Na chodzie. Jedna na chodzie. Jedna można wsiadać za 3 minuty. Ale druga to trzeba 2 dni smarować tu i ówdzie. Ja sobie nie wyobrażam, wiecie, nie mieć ogniska. Tak. Święta Katarzyna jest prawie w każdym województwie. Roman nawet przy świeczkach jedz zawsze, prawda? Przy świeczkach jesz. Musi być. Jak ja w kolonii moje mieszkanie pierwsze wziąłem, to pierwsze co zrobiłem, ścianie dziurę wykułem i kominek sobie wstawiłem. I kominek miałem. No jak ludzie mają swoje domki i nie mają kominka, to nie. Albo to mają sobie, jakieś... To takie pierwotne, patrzcie takie kominki, co bardziej krematorium przypominają niż kominek. No jak domy takie krematorium. No, jak może być dom bez kominka? Niewyobrażalne. Mają niektórzy na przykład w piwnicy. Ja znałem dziewczynę, która mieszkała w aucie i w aucie miała kominek. No taki może bardziej metalowy, ale to nie był piec, to był kominek. Marcin jest pod wrażeniem, jak mamy tutaj energicznie, energetycznie, że aż tam poczuł. Także fajnie, cieszymy się, że jesteś żeby z nami. Żar czuł. Tak, żar. To jest taka energia, z tego idzie. Tu do komentarza odpowiadam, że nie jesteśmy na live, tylko jesteśmy na żywo. Mówmy po polsku, ludzie prawda? Nie wiedzą, jaki luksus my mamy w Europie. W jakim ekskluzywnym kawałku ziemi my tu żyjemy. Tak. Wiesz? Bo takie Katmandu, to jest milion ludzi na śmietnisku żyje. Starsze góry w Europie mamy. Świętokrzyskie to są najstarsze góry w Europie. No bo one, wiesz, stare to już się rozsypały. No. Alpy są nowymi górami i wiesz, i tam są, wiesz, pięciotysięczniki. No ale zaraz, jakie mamy ukształtowanie terenu ciekawe przez to. No bajka, nie? Polska jest tak bajecznym krajem, to dopiero się widzi, jak się widzi inne kraje. Jak masz punkt odniesienia. Magiczny język. Opowiadałem wam tą historię z Maroko? Jak powiedziałem to nasze magiczne słowo? Dobra moc. Przez przypadek, wszyscy nie? Wszyscy znają to magiczne słowo, no, niestety. No to takie, wiesz, to mówisz nieświadomie po prostu. Wiesz, nagle, o kurwa, nie? To nieświadomie się mówi. A to taką magię wywołało, że historię muszę w książce napisać. O tym jednym słowie, magicznym słowie. Jest jeszcze inne magiczne słowo, o którym można powiedzieć wszystko. No ale kurwa, to tylko mówi Polak. Tam to słowo też mówi tylko Polak. Nikt nie mówi, kurwa. Kreujemy, tworzymy wolną Lechię, prawda? Tak. Ktoś pisze, że 11 miesięcy nie był w domu z powodu świrusa. No ja nie byłam w urodziny w Kielcach przez 2,5 roku, słuchaj, dlatego, są, że nie to było są ja. Ludzkie tragedie. Albo wymyślali właśnie ten, że nie można, albo jakieś coś w pociągu jakieś tam kazali maski zakładać. No. To taki cyrk leci, albo później nie był, albo później mieliśmy taką sytuację, że w ogóle coś było, wiesz, w przestrzeni takiego, że nie mieliśmy za co totalnie normalnie. No. Bo wiesz, pozamykali te wszystkie zakłady przez ten. No. I no, wiesz, no to strasznie się zrobiło w pewnym momencie. No. Marcin Fielczyński ma pomysł na intencję.
Ognisko w intencji pozbycia się pasożytów. Ojej. Polityka tu leci. Ostra polityka. To może być jedna z intencji. Ale słuchaj, słuchaj. Ja długo myślałem, po co Krishna, no już z tym Krishna, nie? No to ja się tak po prostu przyzwyczaiłem, także nie miejcie mi za złe, że mówię po prostu Krishna. Po co ten stworzyciel zrobił komary? Mówię, kurde, nawalony był, czy co, zrobił komary. A one są wszędzie. Nie ma punktu na ziemi. No na północy, tam na mrozach jak nie ma. Jak ludzie, no. A to zrobił, to są nasze szczepionki. To ja już to o tym mówiłem kiedyś tam. To są nasze szczepionki, naturalne szczepionki, komary. Także nie wszystko złe, co na złe wychodzi. Nieraz są pozytywne strony. Nie, w ogóle nic nie jest tylko złe. Tych szczepionek ludzkich to ja nie chcę za bardzo. No to bardzo długi czas oglądasz kanał bez hałasowania. Bardzo mi miło. No, a ile ten kanał już? Ja miałem poprzednio kanał, który prowadziłem od 2007 roku, no. Ale tam konta Google były jakieś pomieszane i przez przypadek usunąłem. Kupa filmów się usunęła, a ja tam miałem takie wyprawy survivalowe, nagrywałem wyprawy. Jeździłem, jakieś tam sobie gotowałem rzeczy w przyrodzie, pod namiotem i tak dalej, zwierzęta nagrywałem. A są, spytaj się tam, czy są jacyś prepersi tam? Prepersi. Online. Nie, to się nazywa online, nie? Tak, teraz on. No, na żywo, mówmy po polsku, tak? No, czy jacyś prepersi wśród widzów są? Roman albo, pyta. Albo propepersi. Propre, tak, że ludzie zainteresowani. Mhm. No, wiesz, bo prepersów taki prawdziwy prepers to był nasz świętej pamięci Adolf Kudliński, nie ten niemiecki, tylko ten nasz polski Adolf. To był chyba taki z duszy prepers, ale myślę, że tutaj jest wiesz, masa prepersów. Poprzednia transmisja została przerwana, ponieważ podejrzewamy, że pewne słowa zostały użyte. Słuchajcie, na wasze zdrówko. No bardzo możliwe, że coś takiego było. Na wasze zdrowie. Ze świętego drzewa. Gdzie masz młotek? Jakie jest święte drzewo? Dąb. Baobab. Nie! W Biblii. Jabłoń. 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 Od tego się zaczęło wszystko. To ja z naszej polskiej Biblii. Dąb. Nie masz złote. Kamień. No nie, no to trzeba tam iść i zrobić ale profesjonalnie, to bo kamień. Nie będziemy tu robić takie fuszerki. Dlaczego tak nie zrobimy? Zrobimy fuszerkę, to podziała chociaż dzisiaj, jak jutro sobie no nie, to ja to... Nie, to nie zrobimy tak rękoma, wiesz? Jak nie zrobimy? Daj im kamienia, to się to wbije już miejscówka. Nie. Ojej, ale ty jesteś jednak... Czekaj tutaj, bo ja nie widzę. Uniemy suma pytanie, z grubej rury. A zgiął się, widzisz? Bo to są miękkie gwoździe, wiesz, one są... O, temat, zaraz temat zapodam. Jaki cel, naszym zdaniem, ma ta cała, ściema koronacyjna, że tak powiem, żeby ominąć cenzurę? Słuchaj, jaki cel? Tak. No kurde, jaki cel? Żeby się obudzić, no taki ma cel. 1980 rok. Georgia. Tam wszystko jest napisane. Monument of Georgia. Zobacz, 1980 rok, czyli 40 lat temu. Czy umiesz tak zrobić na palcu? Słyszeliście, co Roman powiedział? No, umiem. Nie wiem. A Jarawie... To jest tam cel napisany. To jest 41 lat temu jacyś goście, nikt nie wie jacy, postawili piękny monument i napisali na nim, co napisali, w 8 językach. Majątek wydali na to i nie na próżno. I jeszcze chcą na pewno za swojego życia przeżyć to. Uniemysł, słuchaj, bo zaraz będziesz miał odpowiedź. Także co tam napisali, powiedz Roman? No, 10 przykazań czy coś. Ale jedno jest najbardziej ciekawe, bo pisze to w 8 językach. Po rosyjsku też. No to nie jest twarde. Utrzymuj ludzkość w ilości 500 000 000. A nas jest 8 miliardów. I właśnie o to uniemysł pytał. Czy o depopulację chodzi?
O to właśnie chodzi. Tylko to słowo trudno, wiesz, powiedzieć, bo zaraz... Tak, tak, właśnie, właśnie. Znów nam przerwie transmisję. Powiesz, że za gorąco. No, o to chodzi. Ja to tak osobiście czuję. Straszne, straszne to jest, ale to jest tak. Straszne, to jest przerażające. A Jara Wiedza pisze... Bo zginie, z 10 9 zginie. Jara Wiedza pisze, oddzielenie, że jest celem również oddzielenie ziarna od plew bez łamania... To jest takie, wiesz, pocieszanie się. No, poniekąd jest to tak, bo to jest test na inteligencję. Słuchaj, ja nie chcę stracić ludzi, co może nie są za bardzo pełnosprawni, czy fizycznie, czy psychicznie, czy kulturalnie, czy jakiś... Oni też są fajni. Oni też są fajni. Wiesz? A Ziemia jest w stanie wyżywić 60-80 miliardów ludzi. Mhm. Ze zwierzętami włącznie. Tylko musimy przestać jeść zwierzęta, to będzie wtedy dla wszystkich starszy wyżywienia. A 60 miliardów, nigdy ludzkość nie dojdzie do 60 miliardów, bo kiedyś zacznie świadomie się rozmnażać. Na razie się rozmnażamy nieświadomie. Europa się nie rozmnaża, Azja, Afryka rozmnaża się, nie? Ale jak będziemy, wiesz, za parę lat przez ten internet będziemy już świadomi, to już będzie inaczej. Ludzie będą mieli tyle dzieci, ile będzie trzeba mieć. A to trzeba mieć, żeby, wiesz, dwóch dorosłych miało dwoje dzieci. Jak możesz być świadomy przez internet? Świadomość się rodzi w tobie, nie przez internet. Ale wiesz, ktoś musi ci powiedzieć, bo niektórzy idą i wchodzą w bagno, a jak stoi ktoś, powie z boku, słuchaj, tam pójdziesz, to w bagno wejdzie. To jest internet... Widocznie jemu jest potrzeba w to bagno wejść, żeby się odnieść. Nie, ale przewodnik to musi być. Musi być, a internet jest właśnie nośnikiem i krzywicielem pewnych informacji, które wcześniej nigdy nie miałyby prawa przedrzeć się przez tą masę. To, wiesz, informacja się przenosiła z wiochy do wiochy pół roku, a z kontynentu na kontynent nieraz 300 czy 500 lat. No ale lat. Na przykład cofnijmy się o te 20 lat, o te 30 lat. Wyobrażasz sobie, teraz nie ma internetu i prawdę o świecie głosi ci TV1 i TV2, TV niemiecka i TV Parchata i no przecież jaka to wiedza o świecie. Niestety, to jest siła mediów, to jest siła tej propagandy, tej socjotechniki, która była wdrażana już od dekad. Tylko teraz już po prostu przestali się bawić. Przestali się bawić i już idą ostro, bez żadnej krępacji. Żadne liczby nie przemawiają, żadne argumenty. To wszystko jest na bazie emocji. To jest wszystko numer sekciarski. To już są... To nie są oponenci, to są głupki, to są wyznawcy, z którymi nie ma rozmowy. Pokazujesz liczby, pokazujesz argumenty, przytaczasz opinie naprawdę światłych ludzi, to nie przemawia. To oni są utożsamieni z tym tematem i co najgorsza, wziąwszy tę szczypawkę całą, oni będą bronić jej, bo oni wiedzą podświadomie, że weszli w bagno. Ale mechanizm w psychologii tak działa, że oni będą się tego wypierać i będą dążyć do tego, żeby jak najwięcej ludzi w to bagno weszło. To są mechanizmy stare, to są rzeczy od tysięcy lat powtarzane. Przecież się tak dziwili, że szli do tych krematoriów, że oni jak mogli być nieświadomi, że idą się kąpać, kiedy na pewno były słuchy i tak dalej. Czyż to jest to samo. Stoją w kolejkach do tych szczypawek ach, szkoda gadać. Płonie ognisko, szumią knieje, drużynowie się ta... Piękna pieśń. Ja pamiętam z dzieciństwa, jak byliśmy nad morzem na obozach, i ta piosenka była w wielkim kręgu śpiewana. Pieśń, nie piosenka, w wielkim kręgu śpiewana. I tak mi się jakoś tam na dnie serca i duszy ostała. I to takie jest dla mnie bliskie.
i kapo na przykład, przykład kapo, to jest wszystko dzisiaj. Na oczy, nie? Jesteśmy świadkami historii, która się powtórzyła trochę innymi torami, ale to jest dokładnie to samo. Dokładnie to samo. By nie brali eliksiru, nic nie dało. No niestety. Ja znam bardzo mądrych ludzi, nie tyle inteligentnych, bystrych, mądrych, bo to nie jest to samo. Mądrych, którzy poszli na to, ale to są ludzie, dla których telewizja była tym, czym dla nas internet. Więc to, co z telewizora, to jest święte. Także tu nie ma o czym mówić. A mnie, co ciekawe, mnie się nigdy nikt nie czepiał o brak tej maseczki. Nigdy nikt. To jest ciekawe. Wszędzie bez. Ostatnio byliśmy w Kielcach, bez maseczek. W Warszawie bez maseczki. W Zielonej Górze bez maseczki. W tych pociągach, w tramwajach, autobusach, wszędzie bez. Nigdy nikt mi nie zwrócił uwagi. Nie wiem, czy ja im jakoś wyglądam. Jakoś niekoniecznie, czy nie wiem, o co chodzi, bo tak się słyszy, że tak ludzie i widzi się te filmy z interwencji, na przykład u Czujnego, prawda? Widzi się te filmy z interwencji. U mnie nikt nigdy nie zwrócił uwagi. To jest ciekawe. Już jesteśmy. Dawid Toro. O, właśnie czytam Waldena. Jestem w trakcie czytania, ale Walt Whitman. Tak, transcendentaliści, właśnie Malford. Mulford. Tak, tak, Prince. Wspaniale. Prince and Malford. No. Tak, och, to bliski mi człowiek. Mam w planach... 30 lat temu czytałem jego książkę. Tak, mam w planach przeczytać, przeczytałem chyba Cisza i Spokój, ale to była druga część jednej z książki Malforda i on tam wspaniale opisuje, jak on wybudował sobie w lesie domek. Tak, och, to uwielbiał tą książkę. On tak zabawnie pisze, tak mądrze. Takie mechanizmy psychologiczne opisuje. Wspaniały Malford. No i Toro. Geniusz. No i Whitman, tak. Bardzo, bardzo mi zaimponowali ci transcendentaliści amerykańscy, muszę powiedzieć, bo nie spodziewałem się. No jest fajnych ludzi na świecie. Było. A numer był, ja kiedyś założyłem, bo ach, tak przypomniałem sobie na początku tej całej pseudo i tak dalej. Na początku to u nas na wsi sklepowa po prostu nie obsługiwała. Bezprawnie nie obsługiwała ludzi bez maseczki. To owszem, przykryłem usta, ale siatką od worka na cebulę. Także oddech miałem pełną piersią, a usta były, no coś na tych ustach było nałożone. Gumkami sobie uszy. Żart taki był, no. To był taki żart i ludzie po prostu patrzyli na mnie, wiedzieli, że sobie kpię z tej całej sytuacji, bo wiecie, jak wygląda worek na cebulę. To sobie nałożyłem dwa razy, a później już wiedziała, że nie po prostu... No, ula. Nie, mnie też już nie zwraca uwagi. Już nie zwracała uwagi na to. My się nie boimy. Oczywiście. A ona dalej w rękawiczkach chyba tam... Ona musi. No, niestety. Ognisko rozpalam. Kapłanka ognia. Dziewczyna, czyli dziewa, czyli diewa, czyli bogini czynu. O, to jest piękne, dziewczyna. No, ale super. Masz jakieś takie przebłyski wspomnień z poprzedniego życia? Jako dziecko mi się zdaje miałem dużo. A teraz to nie przez ten boraks, wiesz? To mam takie ciekawe sny. Takie te sny są, wiesz? Ja to mówię, jakbym do kina poszedł. No bo to są podpowiedzi dla ciebie. Wiesz? Jara wiedza, czyli Jarucha pyta, ile tego boraksu Romek zażywa? No ja już to 4 lata chyba ten boraks piję. I psy też, i koty też. I to biorę 2 łyżeczki takie płaskie od herbaty na litr wody. Zimnej wody święconą, bo kranuwa moja, ale święcona. I to 2 łyżeczki i to piję 2-3 razy dziennie po takim małym łyczku. Albo 3 razy dziennie łyżeczka od herbaty tego roztworu. Właśnie o to Jara Wiedza pytał, właśnie o dawkę, no, i bardzo ci dziękuję za odpowiedź. Słuchajcie, powiem wam tak. Był tutaj
u mnie w goście profesor z Drezna, czy z Lipska, teraz już dokładnie nie pamiętam, starszy gościu na emeryturze, który w Układzie Warszawskim był głównodowodzącym jakiegoś laboratorium chemicznego, jak to się nazywa, farmaceutycznego. On mówi, że produkowali medycynę na cały blok wschodni. I mówi, boraks to wiedza tajemna. 70% medykamentów jest na bazie boraksu. Właśnie to samo napisała przed chwilą Ula Laszka, że również bierze boraks i jest to praweda, sny są intensywne. Boraks odkamienia szyszynkę i trzecie oko. O to właśnie chodzi. Tak. O szyszynkę. I to mówił, wiesz, no to nie mówił, wiesz, Kaziu tam Wiśniewski, czy jak te się nazywają, tylko facet, który całe życie się zajmował chemią farmaceutyczną. I to nie na poziomie laboranta, tylko na poziomie naukowca. No, bo to ci wysłał. Oj, jak się nie spaliły jeszcze. Nie. To dobrze. Także boraks, no w Polsce jeszcze można kupić, w internecie. Ula Laszka pisze 6 gram na litr, z tego na początek pić łyżeczkę, najlepiej z chlorkiem magnezu. Magnez też dodaję. Nawet dzisiaj dodałem, nie? No wiesz, różne szkoły są. Ja to się opieram na niemieckich informacjach, bo w niemieckim tam w internecie dużo więcej o tym mówią. W polskim to tak jakoś mało jest o boraksie. Niemcy trochę więcej chyba wiedzą. Ale w Niemczech nie kupisz boraksu nigdzie. Słychać Romana? Powiedzcie, czy to strzelanie nie zakłóca głosu Romana, bo może inaczej stanę. To teraz ja mam próbę mikrofonu. No bo to trzeba uwzględniać takie rzeczy. No tak, może tak, nie słyszą, co mówisz, ja nie? Ja jeszcze nie łapię. Dobrze słychać się, Wiedza pisze. To fajnie, to także dobrze. Boraks, moi drodzy, kurde, proponuję w 100% i doświadczyłem sam. Piję regularnie, jak pieskom codziennie obiad gotuję, to boraks im też daje. W małych ilościach tam chlupnę tak z butelki do gara, nie? I jeden piesek ma 10 lat, zdrowiuśki jak rybka, drugi piesek ma 6 lat, też nigdy mu nic nie dolegało. Ja mam 65 lat i zapomniałem, co to znaczy cokolwiek nie tak. Czy jest jakieś zioło odpowiadające boraksowi w końcu, z czegoś się wytwarza? Nie, boraks się kopie. Boraks się kopie tak jak sól się kopie. To są krystaliny, występują w Turcji i w Kalifornii gdzieś. To się kopie jak węgiel. Ale jeżeli chcesz jakieś zioło odpowiadające podobnym właściwościom i działające podobnie, to możesz poczytać o miłożąbie, czy miłożębie. To znaczy działa na umysł bardzo intensywnie. Ale wiesz, niektóre rośliny, niektóre minerały więcej zasysają z ziemi, a niektóre mniej, nie? Wiadomo. Marchewkę na przykład badali w NASA. Marchewkę, zobacz, taka marcheweczka, nie? No właśnie, Czesiu czytał. Wiesz, co robili? Tak. Pierwsze operacje na oczy to właśnie były z zastosowaniem marchewki. Tak, witamina A. Tak, witamina A powodowała odkrycie właśnie tego, że jest bardzo dobra na oczy. A ja mam informację właśnie, że w NASA zrobili eksperyment. Wsadzili marchewkę, węgiel aktywny, w doniczkę wypełnioną węglem aktywnym. Pod tą doniczką był wentylator, który zasysał powietrze przez ten węgiel, w którym tą marchewkę posadzili. I to zamknęli w pomieszczeniu szczelnie zamkniętym. Dawali tylko światło i wodę, a powietrze, atmosfera była totalnie trująca dla człowieka. I ta marchewka w miarę rosnąć oczyszczała atmosferę w tym pomieszczeniu, a później sama nie była trująca. Wyobrażasz sobie? I marchewkę, jak jest ziemia skażona po jakichś tam chemicznych przypadkach, to podobno się tam sadzi marchewkę i ona wyciąga tą truciznę i marchewkę można jeść i trucizny nie ma. Ale to jest informacja sprzed 20 lat, może to się zmieniło, albo sprzed 30 lat. Może się zmieniło, może ktoś to, wiesz, udoskonalił, uzupełnił. Wiesz, bo
prawdy też się zmieniają, nie? Niektóre prawdy, które tak jak prawda była kiedyś, że słońce biega naokoło Ziemi, to była prawda. A później przyszło paru ludków, powiedzieli nie, odwrotnie. Niektórzy to nawet życie stracili. Do tej pory uważam, że jest płasko. Tak, płaskoziemcy są, tak. Ale to te płaskoziemcy to są właśnie też na zasadzie ośmieszenia innych. Podstawka. Tak, podstawka, żeby ośmieszyć. Wiesz, jak idziesz do lasu i szukasz jednego drzewa, a tu tyle drzew, to zanim to jedno znajdziesz, to musisz się trochę nachodzić. Łza pyta, czy boraks nie wypalił jelit. Nie, absolutnie. Podobno, zbadano, ja ci nie powiem kto zbadał, ale zbadano, że sól kuchenna jest bardziej toksyczna od boraksu. Tylko, że nikt nie je garści soli. Soli się, wiesz, 3 gramy dziennie, 5 gram dziennie. Tutaj na przykład też ulala. Boraksu też nie będziesz jadła garściami, tylko to są szczątkowe. Ulalaszka również uzupełnia tę wiedzę o boraksie, pisząc, że usprawnia ono gospodarkę wapniem w organizmie z witaminą D3, magnezem, K2, MK7, udrażnia żyły, wzmacnia kości. No, cudowne właściwości. Nie, to wiesz, to jest wiedza tajemna a chodzi o to, wiesz, mechanik samochodowy żyje z czego? Z popsutych aut. Szewc się cieszy, jak buty się zdzierają. No teraz szewce już nie zarabiają. Ale lekarz się cieszy z czego? Pozdrawiamy cię, Marcinie. Jak ludzie chorują. I to jest normalne, że będą starali się, żeby... Wiesz, kiedyś jak był jeden lekarz na 20 tysięcy mieszkańców, to lekarz żył godnie i wszyscy byli zdrowi. A teraz na 20 tysięcy mieszkańców mamy nieraz 100 lekarzy czy 200 i każdy też chce żyć godnie. Wiesz? A jakby byli solidni, to by byli bezrobotni. Nie? A ich jest coraz więcej. Teraz każdy, kto chce kasę grubą zarabiać, to idzie na medycynę. Nie? Albo na księdza. Albo na księdza. Oj, to chyba za dużo powiedziałem. Nie wyłączam nas. Ale na wszystkie takie hangry to zwierzątko. Tak. Uratować ze schroniska, wziąć najlepiej to najbiedniejsze zwierzątko. Też takie i duże, żeby było. Żeby nie trzeba się było schylać do głaskania. To wtedy głaszczesz często. Bo jak musisz się schylać, to tak często nie głaszczesz. A jak nie schylasz się, to głaszczesz co chwilę. A zwierzę głaskane to kocha wszystkich ludzi. Tak jak moje psy. Moje psy, kurde, nie znają... No ta sunia to biedna miała straszne dzieciństwo, to ona tak trochę się boi. Ale Chucky to jest, wiesz, on nie wie, że ludzie mogą być niedobrzy. Nie wie tego. Dla niego wszyscy ludzie są dobrzy. No jak przechodziłam, jak byliśmy ostatnio, nadepnęłam mu na ogonicję, powiedział. No. A przecież to jest taki wielki zwierzę, raz bym ją ugryzł i bym je zjadł. Amputował ci nóżkę. Piotr Sowa pisze, że ten niewieści głos przy ognisku go uspokaja. No, Ula jest muza. To jest taki urodzona muza. Talent. Takie wyobrażenia na mój tak, że popatrz. Takie wyobrażenia na mój temat. Wysprzątałem kuchnię, kurde, co 2 lata walczę o porządek w kuchni dzisiaj przez ciebie. A propos głosu. W lato będę miał dużo owoców i chętnie się podzielę tymi owocami. Tylko niech nikt nie liczy, że mu wiaderko pod nos podstawię. Musi przyjść i sam sobie nazbierać. Bo dla mnie to jest dużo za dużo. Jak macie ochotę na bio owoce, to przyjedźcie, pomożecie zbierać. Zrobimy sobie okowity z tego, kompociki, konfiturki. W zeszłym roku było mało owoców, ale 2 lata temu miałem też dużo owoców. My też mieliśmy w zeszłym, dużo 2 lata temu śliwe zostało pełne, tak. W tym roku bardzo marnie. W zeszłym roku pościnało wczesną wiosną wszystkie kwiaty i nie było w ogóle na przykład węgierek. No w tym roku też jest marnie. Obcych nie było też obok. Napijemy
mi się tego. Ja 20. Wysun znaczy ja 20. No wiem, jabłka 20. Jabol 20. Sędzia starszy. Coś trzeba z tych jabłek robić. Tak. Światło nie gaśnie. Ula, ty chcesz? Nie, bo ja mam... To pyszne te, jest przecież. Ja mam cytrynkę ja z czarnym i takie bzem. Chłodne. Mój rocznik. Dobra, jak jest ciepłe jeszcze zimne? Zimne, sympatyczne takie, że ho, ho. Bo jak mam tak... No spróbuj. Siedzę przy czymś ciepłym, piję zimne, to powinien no, gardło. No zobacz, zobacz, czy ci będzie pasowało. Nie, nie jest bardzo zimne. Możesz mi mogę ci nalać? No to ci naleję. No to jest rzeczywiście tylko taki kompot. To jest taki kompot. I bardzo smaczny kompot. Słuchaj, Coca-Coli nie kupiłem już za 30 lat. Ja w ogóle tego Polska nie Sarmatia Scytia Lechia. Nie, pyszna jest. Nie znoszę Coca-Coli. Pyszna. Ale ze 30 lat nie piłem, bo ja nie, wiem, co ja to jest. Ja nie jem takich rzeczy. Jakiś hamburger raz w życiu to jeżdżę. Lechia. Zjadłam. To jest piękne polskie słowo. Z okropieństwo. Po, polskie właśnie, polskie. McDonald's, takiego czegoś, to było to ja lubiłem do McDonalda chodzić do toalety, jak byłem na mieście, wiesz, bo mają zawsze czyściutkie toalety. Kupiliśmy sobie w kawę, gdzie byliśmy, w Warszawie Wschodniej, kupiliśmy sobie, przesiadkę mieliśmy, kupiliśmy sobie kawę w McDonaldzie, bo to mieliśmy po drodze, po bilety, nie, no. po A w tak, w całym kraju. Ja to raz to uciekłem z moją dziewczyną do McDonalda, bo tak nas żebraki obstawili, że tylko w McDonaldzie było szansa się ukryć. Znaczy ukryć. Tam, wiesz, obstawa była i nie wpuszczali tych żebraków. A Kair to, wiesz... Gdzie jest tak? Nie byłaś w Kairze, nie? Nie. Tam dantejskie sceny się robią, wiesz? Tam chodzą takie żebraki, wiesz, jak, okay, wezmę nogi, jak z filmu. No właśnie. Jak z filmu. Oj. Życzę, tam się hoduje dzieci na żebraków. Wyobrażasz sobie? Z pełną świadomością się deformuje te dzieci różnymi prymitywnymi technikami. Ja widziałam takie sceny w Irlandii. Wiem, i później takie totalnie kalekie kobieta biegają. Kobieta trzymała na przykład dzieciaka w ręce na przystanku autobusowym i specjalnie go ściskała, żeby płakał. No, ja widziałem jak w Maroko Arab wiózł kozę motorowerem. Tak, tak. Ja sobie myślę, Boże, czy ty widzisz tą kozę, biedną no. kozę, spakowana sznurkiem od tak. powiązanki jak worek? Tematu nie ciągnijmy, bo jakbym o psach zaczął w Chinach mówić, to no, nie ma co mówić. Kozę wiózł Arab motorowerem. No. Gdzie koza to postać takie miłe rąkę. Zwierzę. Barubar Bulgar pisze pozdrowienia z Niemiec, gdzie rozpalenie ogniska w pobliżu lasu kosztuje 25 tysięcy jurków. Ale już w przyszłym tygodniu będzie na Śląsku. Miłej zabawy. O, pozdrawiamy. To w Polsce już też tak jest na tych osiedlach. No, takich, już nie wolno palić. Nie wolno palić nie? ogniska na tych osiedlach no. nowych domków też. No, u mnie jeszcze można. Wiesz, jak że... masz taką swoją dziczę jakąś tam, to tak był, jak my wiesz, mamy, to sobie strażnik palić, leśny. No. Ale do lasu 300 metrów. Na wsi też możesz palić. W normie. Palę swój towar. Także w normie. A poza tym to mili ludzie. I wiedzą, że jestem odleciany na punkcie ekologii. Także nie zostawisz, żeby ci nie będziemy opon starych palili. No. Czy coś w tym rodzaju. No to też właśnie, żeby i, cię palą. I wiesz, i dlatego u mnie można łazić po ogniu. Można zrobić duże ognisko, możemy zrobić ognisko, kurde, wiesz, na 10-15 metrów do góry, tylko wtedy może bym musiał, bo tam kamera jest, zadzwonić, powiedzieć, słuchajcie, robię ognisko giga na... Nie zdziwcie się, no. I wtedy... Że to wiesz, nie las płonie. Żeby się nie bali, wiesz. To ja płonę. No. Małgorzata pięknie napisała, miejmy dobre myśli, dobre słowa i dobre czyny, a będziemy wygrani. Na sercu lżej, a to jest bezcenne. Ci, co knują, mają niezły bajzel w głowie. No, oni się boją, a my wolni i uśmiechnięci. No, to, co mówił ten pierwszy hipis. Co zasiejesz, to zbierzesz. Tak. A myślenie też jest sianiem. To oczywiście. Tylko to tak trudno dobrze myśleć. Nie. Trudno, trudno. Mi jest trudno. Ale przy takich właśnie muzach jak ty,
Ale to o sobie myślisz, nie o kimś. No ale to, wiesz, ty jesteś takim... Druga osoba jest tylko lustrem. I takim właśnie, taką iskierką, która, wiesz, daje nadzieję, nie? Bo masz jakieś fluidy może, czy co ty tam masz? No tylko z interakcji wchodzisz z drugim człowiekiem, ale wszystko to, co masz w sobie, to jest tylko twoje. No nie tak, cudze. moje, ale... Wiesz, jak ja tu widzę... Słowa są twoje, znaki są twoje, symbole są twoje, wszystko jest twoje. Co tutaj nieraz przychodzą do mnie, choćby nawet ten młody chłopak tutaj, co wczoraj pomógł nam w tej strasznej akcji. To jest bardzo sympatyczny człowiek, tylko w strasznej firmie pracuje, straszne rzeczy robi w tej firmie i jeszcze mu się kazali szczypnąć. I się szczypnął. Tak, bo z ludźmi ma kontakt i z... Chociaż nie chciał, ale wiesz, dla kariery, dla rodziny, ja wiesz, nie chciałem z nim... Nie chciałem z nim na ten temat rozmawiać, bo już było po jagodach. No tak jak wczoraj żeśmy mówili, że za 5 lat emerytura, ale za 2 lata co tam mu się stanie... No, nie doży, może nie dożyć, no daj Boże, żeby dożył. Z substancją. Wiesz, co z tego, że przedłużą mu kontrakt, jak może do tego kontraktu nie dojść. Tylko że on, młody chłopak, nie jest świadomy. Może jest świadomy. Jakie niebezpieczeństwo. Ale nie, wiesz. Może jest świadomy, może zrobił to ze świadomością taką, że się na to godzi. Czasami jest tak, że słuchaj, jak masz świadomość... Jak masz małe dwie dzieciaczki... No tak, tylko że wiesz... I ci powiedzą, słuchaj, idziesz tam, co prawda może być mina na drodze i możesz zginąć, ale jak będziesz miał szczęście, to nie nadepniesz. Ale wiesz, już więcej twoje dzieci nie zobaczy. Twoich rzeczy, w połowie rzeczy, które ci się dzieje, jest po prostu z lęku. Jak się czegoś nie boisz, no to nie działa nawet na ciebie. Justyna ma pytanie odnośnie przepisu na jakiś naturalny szampon do włosów. Szampon to jest pokrzywa, a mycie włosów... Słuchaj, kasztany albo piorące. Skrzyp na przykład też. W internecie kasztany mąka, piorące, to jest dla ekomamy. Żytnią, dzieciaczki świeżo urodzone można w tym myć, siebie można w tym myć, prać można. Kasztany piorące. W internecie kilo może kosztuje 30 zł, starczy na 2 lata. Kasztany piorące. Ja naturalnie rosną na drzewach. Może nie w Polsce, ja sobie myłam, ale już są, można kupić. Mąką i pukałam. Skrzypem polnym i pokrzywą. Płukanki, tak. Płukanki z pokrzywy i ze skrzypu. To jak się poleje wodą, to się kluchy robią. No. Gruba, żytnia mąka, to się bierze we włosy suchą mąkę, wciera się. I ona się łączy z tłuszczem? Tak. A później się wykrusza. A później się wypłukuje. Super. Tak, Wojciech pisze również, że szampon to żółtko z jaja z cytryną. Również, prawda? Ale to jest bardzo chyba ostre, wiesz? Żółtko jest dużo siarki, to na słabe włosy to by może nie radził. Izabela również poleca mydlnicę lekarską. Tak, mydlnicę też, no to pranie robili kiedyś. To rośnie wszędzie, nie? No, tak. Różowe kwiaty. Ma takie, bardzo ładnie pachnie zresztą, tylko tak blisko. Ocet jabłkowy również podobno. Tak, rozcieńczony. No, na pewno. Rozcieńczony. No, znałem jedną Polkę, piosenkarkę, co we własnym moczu myła włosy i miała rzeczywiście piękne. Ja je wąchałem z bardzo bliska i muszę powiedzieć, że byłem zdziwiony, że pachną słomkowo. Aha. Ładnie pachniały, wiesz? Na początku takie dostałem trochę kopa, bo siedzi koło mnie piękna dziewczyna i mówi, wiesz, ja już tak od pewnego czasu tylko w moczu moje włosy myję, a siedzieliśmy przy stole, przy kolacji. Niektórzy się leczą moczem. Wiesz? Tak. I byłem taki trochę zaskoczony, ale że to była bardzo moja bliska dziewczyna przez pewien moment. W moim horoskopie to mówią, że moją najważniejszą częścią ciała jest serce. I ja reaguję sercem. Jelita widziałeś? Że? Jelita. Jelita? Na moje żołądek ponoć. No, a ja mam serce. Nie rozum, tylko serce. Zakusławian pisze, byśmy ziemniaki sobie upiekli, a już za późno niestety. Dzisiaj mieliśmy pyszny obiad. Tak, już ty. Ona zrobiła taką... Nam wyżerkę pyszną. Cudowne. Gdzie tam, jaka pusta tylko ugotowała. O, ale wiesz,
ty byłaś całą tą, tym motorem tego działania. Koordynatorem. Mhm. Koordynatorem. Kapustę zrobiłaś, ja wrzuciłem kartofle, umyłem kartofle, wrzuciłem. Czesiek zrobił paniarkę. Babkę. Paniarkę robiłem. Paniarkę. No nie, fajnie i pyszne wyszło. Mhm. Tylko jednego brakowało. Czerwonego wina. Ja muszę narobić w tym roku wina czerwonego dużo. Nie brakowało. Dużo porzeczek czerwonych. Spożyczek też, no. Ciężkie wino z porzeczek wychodzi. Ale będzie dużo wina. Ale jest aromatyczne bardzo. No. Z porzeczek zrobię wino. Zrobię wino z tego, ze śliwek. Mam tutaj ze cztery... A ze śliwek to śliwowice mówię. Śliwowiczkę. Ale wino, Flaumenwein po niemiecku, to w chińskiej restauracji zawsze piłem Flaumenwein. Ale to jest takie pyszne. Klarowne wino, czy takie wiesz? Słodziutkie, miodziutkie, takie pyszne. No klarowne jest, tylko taki ma chyba różowawy kolorek. Brązowawy taki trochę wchodzi, ale jaki pyszny. Flaumenwein się nazywa po niemiecku. To nie piłam, u Chińczyka to. Dzikus pisze, fajnie byłoby się kiedyś spotkać z wami. No to przyjeżdżaj. Przyjeżdżam. Rowerem choćby nawet. Mój kolega na stopa. Z Kielc rowerem do Kolonii pojechał. To jest 1200 km. To bardzo i to jeszcze w czasach, gdzie te rowery to Wigry 3. Trzeba mieć dużą kondycję i zdrowe nogi, żeby taki dystans pokonać. Kończcie już, bo oderwać się nie można. Tak, zaraz kończymy, bo już 8% baterii. No tak. Prąd mamy jeszcze. Tak. Ale jestem mile zaskoczony tą transmisją, że słuchaj, tak... prąd mamy tutaj bioeko i niezwiązany z nikim. Prosto tylko od kryształu. Boga słońca, tak. I mamy takie czarne skrzynki i tam ten prądzik sobie siedzi. Mm. I teraz czeka na nas. Przyjdziemy, włączymy. Jak ty mi tu do tego ogniska pasujesz, wiesz? Tak optycznie mi też ty tak pasujesz. Ula. Optycznie. No. Normalnie, wiesz, tak jakby dostworzona tutaj. Tak, jest. Na tej ławce. Nasza wiedząca. W sumakach. Kapłanka. Sumaka. No. Czarodziejka. Sumaka nasza ognia. Ognisko to wielka rzecz, pisze Bożena. Tak. Ta. Na początku był ogień. My wszyscy lubimy ogień. Tak, jest to atawistyczne takie, że człowiek w ogniu czuje się bezpieczny. Tak, ja uwielbiam. Wszyscy lubimy ogień. Patrzeć w ogień. Tak, jest to ciepło, jasno. Kominek, tak. To wszyscy patrzą w ogień. I nie można się napatrzyć do syta. Tak, bo to jest najlepsza telewizja. Ja się śmieję zawsze, bo w zimę pali się w kominku i no tak człowiek patrzy. A my mamy taki kominek z taką szybką, co ma takie jak te telewizory stare, z takim okrągłym. Tak, i najlepsza telewizja świata, mówimy. I zawsze coś się dzieje, zawsze się patrzy na to z jakimś takim rozrzewnieniem. Wiecie co, 3% baterii, może jakieś słowa na pozdrawiamy serdecznie. Z pięknej Polski. My tu w Polsce teraz, moi drodzy, to taki piękny kraj. Mój kolega 12 lat jeździł po świecie i nagle trafił i mówi, tyle lat szukałem tego kraju. Jestem w Polsce. Jeździłem w kółko. Jeździł w kółko, a mieszkał w Kanadzie, w Egipcie mieszkał, wiesz. I mówi, tyle lat szukałem. Ale to wiesz, wyjechał z Polski, to tu rządzili ten taki w okularach Wojtek. A przyjechał, to już, no teraz rządzą też tak dziwolągi, kurczę, takie dziwolągi. Ale nie kończmy polityką naszego spotkania. No. Właśnie. Także ciepło, gorąco wręcz was pozdrawiamy. Ognisko dla was napaliliśmy, dla siebie, dla nas wszystkich, dla tego czasu, który jest taki chłodny dość w odbiorze, bo wiemy jak to wygląda wszystko. Także musimy się trzymać razem i być zdrowi, dbać o zdrowie. To co, Roman, może zaprosimy na bieganie po pożarze? Jest taka opcja, pewnie.
tutaj jest miejsce i możemy zrobić różne sesje. Tylko jak będziecie chcieli przyjeżdżać, to przywieźcie z sobą jakieś instrumenty. Bo tu są bębny, gitary. Mamy parę instrumentów fajnych. Grzechotki są. Gitarę 12-strunową. A ostatnio mój turecki instrument chciał tutaj Turek ode mnie wycyganić. A mam taki, wiesz, kurde, zapisałem sobie, jak to się nazywa, ale... Dobrej nocy, Ikebana. Dobrej nocy. Dobra, kończę transmisję, bo można tak ciągnąć. Hare Krishna. Hare Krishna. No, sława wszystkim. Dobrej nocy. Pozdrawiamy.